Kidawy Błońskiej, czy będą mieli tam znaczącą rolę, czy będą pracować na jej wynik. Jest pełna mobilizacja w Nowoczesnej też? Tak, oczywiście. Ja przypomnę, że na Radzie Krajowej została przyjęta ta kandydatura przez aklamację, że na pewno przedstawiciel Nowoczesnej, zapewne przewodniczący Adam Szłapka, będzie w sztabie Małgorzaty Kidawy Błońskiej. Co więcej, nasi przedstawiciele będą również w sztabach regionalnych. Chcemy się włączyć w tę kampanię. Uważamy, że właśnie energia Nowoczesnej jest potrzebna do tego, żeby dodać dodatkowego napędu. A gdzie ta energia? Bo teraz Nowoczesna jest taka troszeczkę okrojona, w Sejmie przynajmniej malutka. I gdzie jesteśmy ona częścią, ma energię? Po pierwsze jesteśmy częścią... To jest energia jądrowa, bo w takim małym jesteśmy częścią Koalicji Obywatelskiej. Z tych podmiotów, które są koalicjantami, jesteśmy największym podmiotem. Mam na myśli, ponieważ przypomnę, że klub koalicyjny to jest Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. I nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy również koalicjantami w radach miast, w sejmikach. Przecież radnych Nowoczesnych jest bardzo wielu. Pani poseł, jak ocenia pani tak zwaną prekampanię, pani marszałek, bo media związane albo sympatyzujące z Prawem i Sprawiedliwością bardzo ochoczo kolekcjonują jej wpadki, często wyolbrzymiając, ale i osoby życzliwe Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, trzymając za nią kciuki, są nieco zaniepokojone. Czyli jak ja słucham rzeczywiście tych komentarzy, no to tak po pierwsze rzeczywiście świat internautów jest bezlitosny i takie wszelkie drobne wpadki wyłapuje bardzo szybko. Natomiast ja pamiętam w swoim czasie, jak Jarosław Kaczyński w 2009 roku bardzo ochoczo zachęcał do tego, że jeżeli ktoś jest patriotą, to powinien głosować na PO. Pamięta pani te wypowiedzi? Oczywiście chodziło mu o PiS i się... Tak, ale była taka sytuacja. Oczywiście chodziło mu o PiS. Dopiero jak sala, można powiedzieć, zawyła, to zorientował się, że coś chyba nie tak. Albo jak przekonywał, że nikt go nie przekona, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Że Małgorzata Kidawa-Błońska jest podobna pod tym względem do Jarosława nie, Kaczyńskiego? Nie, chciałam powiedzieć, że jeżeli się odpowiednią ileś razy człowiek wypowiada, to każdemu z nas zdarzają się przejęzyczenia. Ale niektórym częściej. Ale... I myślę, że pani, pani Małgorzata Kidawa-Błońska niestety w tej prekampanii jest tą osobą, której się zdarza to częściej. Mam wrażenie, że część z tych rzeczy, które się nazywa przejęzyczeniami, tak naprawdę jest niezrozumieniem tego, jaka jest główna idea jej wypowiedzi. Natomiast jeżeli ktoś się przejęzyczy i jest oczywisty, jaki był kontekst zdania, niż jeżeli ktoś wypowiada się w sposób lekceważący lub chamski, jak na przykład prezydent Andrzej Duda, kiedy mówił ojczyznę dojną dać nam wrócić panie, czy wypowiadał głupie dowcipy rasistowskie. Dzieje. No dobrze, jak wypowiadał głupie dowcipy rasistowskie na stulecie z jednej z uczelni, czy atakuje sędziów w sposób, no delikatnie mówiąc, niegrzeczny. A to, co wszystko się dzieje w tym wymiarze sprawiedliwości, no niestety jest tym, co osłabia nasz kraj. A jaki powinien być pani zdaniem ton i główny przekaz kampanii, pani marszałek? To powinna być tak zwana polityka miłości i koncyliacji, czy wręcz przeciwnie, a może nie wręcz przeciwnie, ale zdecydowania, stanowczości, siły, potęgi? To, czego oczekują w tej chwili Polacy po nowym prezydencie, a wierzę, że będzie nim po 10-24 maja, bo druga tura będzie 24 maja, Małgorzata Kidawa-Błońska, to jest dwie rzeczy. Z jednej strony bycie niezależnym od władzy centralnej, jaką obecnie jest Nowogrodzka, ale z drugiej strony łączenie społeczeństwa. Dom podzielony na pół nie ustoi, jak mawiał Lincoln, czyli jeżeli mamy społeczeństwo tak bardzo podzielone, to potrzebujemy wreszcie prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polaków. I takim prezydentem ma szansę być Małgorzata Kidawa-Błońska. Jednocześnie prezydentem, który będzie realnym strażnikiem konstytucji. Praktycznie wszystko to, co się dzieje złe od 5 lat, to się zaczęło od faktu, że prezydent pierwszy raz złamał konstytucję, kiedy nie przyjął ślubowania od 3 prawidłowo wybranych sędziów na początku listopada 2015 roku. I jest takie oczekiwanie, że chcemy mieć prezydenta, który wie, że tym najważniejszym prawem w Polsce to jest konstytucja i tej konstytucji należy przestrzegać. Pani poseł, czy czytała pani w najnowszym numerze tygodnika Polityka taką analizę sondażu, z którego wynika, że czarnym koniem tych wyborów jest jednak nie Małgorzata Kidawa-Błońska, tylko Władysław Kosiniak-Kamysz, chociaż ma ten tak zwany żelazny elektorat na bardzo niskim poziomie, to jest kandydatem drugiego wyboru dla bardzo wielu osób. Wie pani co, jak się chce
coś udowodnić, to się manipuluje sondażami. A kto manipuluje? Znaczy ja powiem inaczej. Chcę powiedzieć, że tam porównanie, bo tam jest coś takiego, jak jest porównano minimalny i maksymalny elektorat. I ten maksymalny elektorat w przypadku Kosiniaka-Kamysza jest na poziomie 27%, natomiast dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest na poziomie 40%. Natomiast minimalny Kosiniaka jest 2%, natomiast Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest 14%. I teraz mniej więcej porównywanie maksymalnego Kosiniaka i minimalnego Kidawy to jest tak jak porównanie temperatury w Polsce i na Syberii, tylko minimalnej w Polsce i maksymalnej na Syberii. I bardzo szybko można dojść do wniosku, że na Syberii jest cieplej. Czyli co, że Władysław Kosiniak-Kamysz... Jako matematyk powiem w ten sposób, że dane trzeba porównywać porównywalne, a nie takie, których się nie da porównać. Czyli nie ma tak dużych szans, jak je malują. Małgorzata Kidawa-Błońska ma nie tylko szansę na to, a właściwie pewność, że wejdzie do drugiej tury, ale ma również dużą szansę na to, że wygra. Proszę tak nie mówić pewność, bo to jest tak zwana... Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy się zmobilizowali tak zwana pycha przed upadkiem. W pierwszej turze, żebyśmy się też zmobilizowali, żeby była pełna aktywność i chęć głosowania na Małgorzatę Kidawę-Błońską i pójście na wybory. Oskarżyła pani PSL i jego szefa o agresywną kampanię w stosunku do opozycyjnych kandydatów, a nawet zasugerowała pani współpracę z PiS-em. Jakieś przykłady tej agresji? No, po pierwsze, jak zwrócimy uwagę ostatnio rzeczywiście na wypowiedzi zarówno prezesa PSL-u, ale również ludzi, którzy w jego imieniu chodzą do mediów, to bardzo często widać, że pod pretekstem tego, że powinniśmy prowadzić taką politykę miłości i są ataki, szpile skierowane w kierunku kandydatki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Również tam dotyczyło to jego wypowiedzi. Ja zacytowałam konkretną wypowiedź, komentując ją. No tak, ale powiedział w tej zacytowanej wypowiedzi, druga część dotyczyła prezydenta Andrzeja Dudy i wynikało z niej, że zdaniem Kosiniaka-Kamysza prezydent Andrzej Duda nie jest w stanie zagwarantować silnej Polski w Zjednoczonej Europie, że uważa, że Unia Europejska to baju dla frajerów. I to ma być dowód na współpracę z Prawem i Sprawiedliwością? Pierwsza część dotyczyła kandydatki Koalicji Obywatelskiej, a na końcu było napisane, że prezes Kosiniak-Kamysz jest jedynym kandydatem, który będzie w stanie współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości. I do tego również się odnosiłam. Uważam, że współpraca z rządem, który od dawna doprowadza do sytuacji, w której no, ale gdzie mamy współpracuje zamach na Kosiniak-Kamysz? Sądownictwo. Nie, nie, tam jest tak napisane, że będzie współpracował. Tak, że będzie współpracował. I... Czyli co, gdyby pani... Ale momencik, skończę ten wątek. Ale przepraszam, gdyby Małgorzata Kidawa-Błońska została prezydentem, czy też jak niektórzy mówią prezydentką, to wtedy by nie współpracowała z rządem, tylko by... kontrowała na przykład wszystkie oczywiście, rządowe ustawy, by odrzucała? Jeżeli pani spojrzy, jak się opozycja zachowuje w Sejmie, jeżeli pani przyjrzy się głosowaniom Koalicji Obywatelskiej, to jeżeli są dobre rozwiązania, ostatnio na przykład była ustawa dotycząca kolejnictwa, którą uznaliśmy, że jest słuszna, to my głosowaliśmy za nią. Jeżeli są dobre rozwiązania, to je popieramy. I również wtedy Małgorzata Kidawa-Błońska by takich ustaw nie wetowała. No i to jest współpraca z ale jeżeli, władzą. Momencik, jeżeli są ustawy takie jak ostatnia ustawa o Kagańcowa, czyli o dyscyplinowaniu sędziów, jak nazywają PiS, no to oczywiście biorąc pod uwagę to, co zrobił PiS w tej chwili z systemem sądowniczym w Polsce, to można powiedzieć, zaraz, że to jest pewna gangrena, która toczy całe państwo. Zaraz do tego wrócimy, ale chciałam się od pani dowiedzieć, jak według pani powinna wyglądać kampania innych kandydatów opozycji. To ona powinna być taka zupełnie neutralna, bo w ten sposób to trudno zdobyć dobry wynik. Jeżeli się omija wszystkich rywali. Po pierwsze, każda kampania powinna mieć charakter bardziej pozytywny. Musimy zauważyć, że dla wszystkich kandydatów opozycji jest oczywiste, że w drugiej turze powinni wesprzeć tego, który wejdzie do tej drugiej tury, dlatego że przeciwnik dla tych, którzy się mienią kandydatami opozycji demokratycznej jest jeden, jest nim Andrzej Duda, dlatego że przyłożył swoją rękę do niszczenia władzy sądowniczej, że przyłożył swoją rękę do tego, żeby Zbigniew Ziobro przejmował władzę nad wszystkimi sądami i sędziami. I dlatego warto zwracać uwagę na swoje pozytywne rozwiązania i warto zwracać na to uwagę, że ci, którzy obecnie są oczywiście konkurentami w tej pierwszej turze, w przyszłości mogą być sojusznikami. A co jest niedopuszczalne według pani w tej kampanii? Bo na przykład Adrian Zandberg mówi o tym, że Robert Biedroń nie jest kandydatem urodzonym w szlacheckim dworku.
to jest dopuszczalne, rozumiem. Czy oczywiście mam wrażenie, że przez Adriana Zandberga przemawia jakiś, nie wiem, kompleks klasowy. Mam wrażenie, że my wszyscy jako społeczeństwo jesteśmy w tej chwili społeczeństwem, no nazwijmy to, nie ma już szlacheckich dworków, nie ma chyba, że no Polska... Ten podwarszawski, o który chodził Adrianowi Zandbergowi. Szczególnie, że ja zwróciłam uwagę na jedną rzecz, że w Polsce akurat tej szlachty było dość stosunkowo dużo, w związku z tym każdy z nas ma tak samo pochodzenie chłopskie, jak i szlacheckie, jakby zajrzeć w nasze życiorysy naszych rodzin. Ale rozumiem, że to jest dopuszczalna szpila, tak? Tak, to jest, rozumiem, że taki raczej folklor... Szpile Władysława Kosiniaka nie są dopuszczalne, rodzaju są. Mam wrażenie, że to jest bardziej folklor niż poważny temat. Pani poseł, marszałek Kidawa-Błońska oskarżyła prezydenta o zatwierdzenie zamachu na polską praworządność i o zdradę. Profesor Adam Strzembosz powiedział, że w jego przekonaniu dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej byłoby działalnością przestępczą. Czy moc tych słów jest naprawdę adekwatna do sytuacji? Szczególnie jak patrzę na pana profesora Strzembosza, widzę człowieka, który tworzył konstytucję, tą konstytucję, która obowiązuje. Widzę człowieka o niesamowitym autorytecie, takim autorytecie, który trudno podważać. I jego mocne słowa mówią o powadze chwili. Ja użyłam tutaj jeszcze mocniejszego słowa. Powiedziałam, że to, co PiS zrobił z systemem sądowniczym w Polsce, to jest pewna gangryna, która toczy całe państwo. Jeżeli mamy chaos prawny, dla nas wszystkich obywateli jest dość, powinno być oczywiste, że my jesteśmy bezpieczni tak długo, jak długo obowiązuje prawo. A strażnikami prawa są sędziowie. Jeżeli sędziowie zaczynają być systemowo sędziami... Zdrada i zamach odnoszą się do chaosu, czy do czego się odnoszą? Odnoszą się do tego, że pozwołano... O czym mówił pan profesor Strzembosz na przykład. Mówił o tym, że Izba Dyscyplinarna przez swoje umocowanie, przez wyłączenie jej właściwie z Sądu Najwyższego, bo ona ma oddzielnego prezesa, oddzielny system funkcjonowania, jest tak naprawdę sądem specjalnym. Sądy specjalne w Polsce można tylko wprowadzać w okresie stanu wojennego. W związku z tym mamy izbę, która ma kneblować, dyscyplinować sędziów. Zresztą zwróćmy uwagę, pretekstem do jej stworzenia były takie tematy jak kradzież kiełbasy czy kradzież wiertarki, te słynne billboardy. Natomiast w tej chwili czym się zajmuje Izba Dyscyplinarna? Ale na czym polega kneblować? Co znaczy kneblować? Na tym, że w tej chwili ostatnią osobą ukaraną został pan Juszczyszyn, ale nie został ukarany za kradzież kiełbasy. Za kradzież kiełbasy, ani za działanie, które w takiej sytuacji... Ani za przekroczenie szybkości w terenie zabudowanym. Tak. Co mu się zdarzyło? Przede wszystkim jest inna rzecz. Ktoś powiedział, że takie tego typu działania, jak podjęła Izba Dyscyplinarna, byłoby uzasadnione, gdyby na gorącym uczynku dorwać, że tak powiem, pana Juszczyszyna, kiedy dokonuje przestępstwa. Natomiast zamiast tego wykorzystano go w konflikcie, który dotyczył jednego z sędziów Nawackiego, jego szefa, w momencie, w którym żądano czegoś, co jest elementem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli ujawnienia list poparcia. Pani poseł, ale te najmocniejsze słowa padły po podpisaniu przez prezydenta ostatnich ustaw. Czy nie mam żadnych wątpliwości. Czy te ustawy coś rzeczywiście w sposób istotny zmieniają w sposobie dyscyplinowania sędziów, co tak zasługuje na takie słowa? Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej jest wyliczenie, które pokazuje, że może nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zwróćmy uwagę, że Komisja Europejska zwróciła się już do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zabezpieczenie dotyczące funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej i właśnie tej ustawy kagańcowej. Zwróćmy uwagę, że w stosunku do niej była opinia Komisji Weneckiej w momencie, w którym ona była w Senacie i ta opinia Komisji Weneckiej nie pozostawiała żadnych złudzeń, że niestety, po pierwsze nie zdążymy ustawa rozwinąć. Kagańcowa nie powinna a to są być wprowadzana. Tematy. I druga rzecz, ciekawe która jest ciekawa, ale tylko chciałam skończyć. I druga rzecz, że powinno być rzeczywiście to, co się stało w Senacie, jest złożona ustawa o KRS-ie, złożona przez opozycję, ona powinna zostać przyjęta i powinien zostać wybrany KRS od nowa. Ale ona nie cofa do tego, jak było? Nie, ona doprowadza do sytuacji, w której KRS jest wybierany przez środowiska sędziowskie. Czyli tak przy jak czym, było. Typ 15, nie do końca, dlatego że pamiętajmy, że zwracano niestety uwagę, rozwinięcie że system innym wyboru razem. Powinien dziękuję być bardzo. Inny, ale powinien być w dalszym ciągu przez sędziów. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, życzę mojego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Wybieraj spośród setek produktów w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.